Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie I zapraszam na kolejną odsłonę Speedrana 2.0 Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy oraz plany Dziękuję za wszystkie łapki w górę oraz komentarze To pozycjonuje filmy na YouTube Bardzo przydatna sprawa i motywująca Przy okazji przypominam o darmowym kursie Dla osób, które nie znają podstaw gry i e-booku Można sobie pobrać op w opisie filmu lub w komentarzu Zapraszam No i jedziemy z tematem 10 minut, szukamy przeciwnika. Ranking 1872. Przeciwnik o oczko więcej. D4. No to może skoczek F6 spróbujemy zagrać obronę królewsko-indyjską, jeżeli przeciwnika to pozwoli. Myślę, że już przy tych rankingach zawodnicy debiutowo wiedzą mniej więcej co i jak. Na razie jest wszystko ok. Skoczek C3, E4 nastąpi. Tutaj zagram Roszadę, sprowokuję go do, E4, do E5. 4 do e przepraszam. Dlatego, że jak skoczek zagra na E8, potem będę mógł podważyć te pionki ruchem D6-C5. Tak niegdyś grywał Robert Fischer, wyczekiwał właśnie i miał jedną taką, znaczy jedną ze słynnych partii, właśnie po ruchu E5, grał skoczek E8. Mam też taką analizę na YouTube, można sobie też spróbować wyszukać poprzez Fischera nazwisko. D6 Goniec E2. No i teraz zastanawiam się, jaki wariant zagrać. Czy grać klasycznie E5. No dobra, zagrajmy klasycznie E5. Dlaczego by nie? Jeżeli nastąpi roszada, to po prostu zagramy skoczek C6 i może być niezła jazda. Dużo fajerwerków y, może nastąpić, y, chyba, że przeciwnik wybije i uprości pozycję, z czego też będę zadowolony. Często w tych sytuacjach też widuje się ruch skoczek D7, a potem E5, aby nie dopuścić właśnie do tego, żeby tutaj nastąpiły wymiany na E5 i wymiany hetmanów ewentualne, no ale jak już się powiedziało A to się mówi B, już temat poszedł właśnie wywołałem wilka z lasu, zobaczcie, przeciwnik upraszcza grę, ok nie ma sprawy, może to zrobić, tak i pewnie goniec na G5 zagra, żeby potem próbować grać skoczkiem na D5, o teraz to mnie przeciwnik zaskoczył, ale to zaraz, no to Teoria, no to zbijamy sobie teraz pionka na E4. Pionek za pionek, a okazuje się, że tutaj wisi. Zobaczcie, że jak skoczek będzie chciał mi na przykład zbić tutaj na F7, atakując wieżę, to ja wtedy będę mógł gońcem na C3. Teraz poszło inaczej. Dobra, poszło tak. Goniec zbije na E5. Figurowo się wszystko wyrównało. Dobra, i teraz tak. Muszę uważać na takie posunięcie. Mogę chyba też tak zagrać. Ale też muszę wyprowadzać swoje figury. To jest bardzo ważne, więc chyba od razu zagram skoczkiem. No bo już się za chwilę złączą wieże. Goniec już gra, ale on oczywiście może pójść na E6, na F5. A skoczek już ma jakieś opcje, żeby zagrać w centrum. Poza tym, po takim ruchu gońcem mogę zagrać po prostu wieża E8. Jak skoczek zagra tu, to wybijam, a na końcu wisi goniec na E2, więc skoczek C6. Wydaje mi się, że to jest dobre posunięcie. Tutaj oczywiście teoria się już powoli kończy. Trzeba próbować grać na głowę. Zresztą szachy powinny być zawsze na głowę. Wiadomo, że teoria debiutów na początku jest jakaś tam wyuczona. Są pewne schematy, które są powielane. Wtedy łatwiej sobie je też przyswoić. Oj, wieża B1, niedobry ruch. Wiecie co? Już wiem, dlaczego taki ruch przeciwnik zagrał. Dlatego, że bał się tego gońca z E5, a okazuje się, że goniec z F5 zrobi jeszcze większe szkody. Tak mi się wydaje zresztą, bo goniec na F3 musi zagrać i ja sobie wtedy właduję skoczka i będę chciał tego gońca zbić. Wprawdzie nie zdobędę tutaj żadnego materiału, ale zepsuję pionki prawdopodobnie. Będą pionki stały na F2, F3. Para gońców zostanie, nacisk zostanie, więc okej. Okay. Chyba, że zaraz coś się urodzi innego, ale pozycja czarnych tutaj uważam, że jest Kapitalnie dobra. Co nie znaczy, że już wygrywamy absolutnie. No, ale taką pozycję czarnymi w obronie królewsko-indyjskiej każdemu życzę, bo jest naprawdę bardzo, bardzo prosta i rozwojowa. No dobra, mamy koniec E3. Teraz pytanie: czy tu nie ma jakichś kopytek? No, tutaj zbić mogę i prawdopodobnie to zrobię, ale zastanawiam się, czy nie ma innego ruchu jakiegoś ciekawszego. Taki ruch mnie też interesuje, ale to chyba też nic nie daje. Hmm, za bardzo, chociaż z drugiej strony, może poczekać, aż on zbije. Mogę wyczekać ten ruch. W zasadzie mogę C6 zagrać, żeby nie było tutaj jakichś kopnięć. Hmm, no tak, mogę chyba tak zagrać, bo takie standardowe posunięcie. Jeśli on zagra tam, mogę też B6 zagrać. Prawdzie tutaj odsłonię, ale w każdym momencie mogę zbić. A B6 będzie takim ruchem, który wspomoże w przyszłości bicie pionka na B2. Bo jeżeli wieża zagra na tutaj, to zbijemy z szachem, wybiję tu do końca i wezmę pion pionka na B2. A on jak wróci, to nie będzie mi w stanie zbić tego. A ta wymiana, ok. Tutaj się z tego cieszę, gram sobie. ha. poczekajcie, on ode odejdzie skoczkiem. No dobra, on odejdzie skoczkiem. Zbijam wieżę, żeby ją od razu zdwoić. Tutaj odejść chyba żadnych niebezpiecznych nie ma, chociaż jest. O, to przeoczyłem, ale poczekajcie, bo to nie jest chyba takie groźne, mi się wydaje. Nie, no przecież nie jest groźne. Jak skoczek gdziekolwiek odejdzie, przecież ja mogę kopnąć wieżę. No jasne. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Ok, ta wieża uciekła. Ta wieża wisi, skoczek może gdzieś odejść i atakować mi tu gońca. Ale jak zagram tak wieżą, to nie ma żadnych problemów. Już koniec mnie nie atakuje wieży pośrednio. Mogę wziąć pionka. On prawdopodobnie zagra B3. Teraz różnopolowe gońce się pojawią. Prawdopodobnie w tamtej pozycji wcześniej skoczek mógł zbić tego gońca. No ale ja na to nie poszedłem. Zostawiłem sobie inną wersję. Skoczek zagrał na C3, dobra, on będzie teraz się tutaj próbował ładować. Eee, teraz tak patrzę, goniec chyba F6, chociaż nie, goniec F6, może nie, może bardziej goniec G7, bo skoczek tutaj wejdzie. Z drugiej jednak strony, nie, zagramy tak, mimo wszystko, żeby pilnować tego pola. Jak skoczek wejdzie tu to zagram po prostu królem, jak on mi zbije, to po prostu zbiję królem. Będę miał chyba lepszą końcówkę z tym gońcem i z aktywnym królem. A jeżeli skoczek wejdzie tu, jeszcze raz wejdę tu i on mi zbije pionka, to ja też będę mógł zbić pionka. I gońce będą rozszlane. czyli na taką minimalną przewagę sobie zagramy. E, po prostu odchodzę. Tak, zdwojone wieże, para gońców, to musi się zgadzać, to musi być dobra pozycja. Jeszcze jest taki ruch oczywiście. No oczywiście wezmę tego pionka wtedy. Dobra, tak poszło, więc król G7, tak jak sobie zaplanowałem, czyli bronimy tego gońca, eee, pozwalamy przeciwnikowi tutaj pograć. O, 3 zagrał, bardzo ciekawie. Bardzo ciekawie, bo ten pionek jest atakowany. I chodzi o to, że jak ja zagram tak, to skoczek będzie stał tu wiecznie. Jeszcze mam taką opcję, ale to chyba nic za bardzo nie daje. Może tak zagrać, ale skoczek mi weźmy tu. Wieża d7. Wieża d7 sobie zagrajmy po prostu obronie pionka i za chwilę zobaczymy co dalej. No, mm, możliwe, że to jest już pozycja mniej więcej równa. Wszystko na to wskazuje. A no właśnie, bo przeciwnik sobie tędy tutaj. Zagrywa, ale aktywność króla może tutaj być decydująca. Wybije wieżę i teraz chyba C6. On weźmie tu, ja tam, on tak, i ja wezmę tu, on wróci. Ja tu, król, 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 król. Goniec Pionek tu i król. Tu i tutaj. Król będzie bardzo aktywny. Ja mogę wcześniej zagrać A5. E, dobra. Pójdę na to, chociaż nie muszę, bo ja mogę też tak zagrać i parę gońców zostawić, ale pójdę na uproszczenia. Teraz od przeciwnika będzie zależało, czy zbije mi gońca, czy ucieknie z koczkiem, ja wymienię wieżę i parę gońców zostanie. Jak zostanie parę gońców, to będzie więcej do manewrowania. Jeżeli zbije, to to trzeba brać pod uwagę na takie mega uproszczenia. Końcówka bardzo równa w materiale, ale chyba aktywność króla będzie tutaj decydująca. Tak mi się to wydaje. Poza tym ja zawsze po wymianach tutaj tych wież będę miał szybkiego gońca właśnie tam. Tak, to wymieniamy. Tutaj wybije prawdopodobnie goniec. Dobra, i po wybiciu gońcem. Chyba taki ruch, żeby od razu pionka obronić. Tutaj się nie śpieszyć, a potem zagrać tak, zagrać f5, rozpychać się. Dobra, tak zrobimy. On jeszcze może tak zagrać w sumie, ale zawsze sobie mogę uciec. I kontynuować swój plan. Dobra, zagramy gońcem dla niepoznaki, że chcę zbić skoczka, ale wcale go nie, nie chcę zbić. Skoczek może oczywiście tak zagrać, to mogę tym gońcem sobie po prostu uciec. Moim planem jest zagranie F5. Dobra, skoczek tutaj, to tu trochę rozjuszę te piony, ale po co w sumie? Może, może tak po prostu nie puszczę tutaj skoczka, zagram sobie zwyczajnie gońcem. I moim planem jest zagranie F5, król F6, król tutaj do centrum, a potem jakiś szturm pionkami. Na pewno moje gońce są tutaj lepsze i swobodniej mogę sobie teraz operować w tej sytuacji. Dobra, poszedł król. Teraz myślę, czy nie zagrać tak. On odejdzie, ja zagram tak. On weźmie mi tu pionka, ja wezmę tego. I mogę mieć pionka więcej. Jeszcze, jak zagram tu, on tu. Wtedy też król może pójść do góry. Dobra, tak zrobimy. Spróbuję wykorzystać jednak te moje gońce. Tego pionka zostawię. Zawsze po tym zagraniu oczywiście... A właśnie, po tym zagraniu mogę najpierw, najpierw wtrącić. Taki piękny ruch. Króla stąd wyrzucić. On zagrał dobrze. Yy, o, właśnie, zagramy goniec D3. Wyrzucamy króla z powrotem, żeby był jak najmniej aktywny. Yy, I podrzucimy sobie chyba pionka tutaj. Podrzucimy sobie pionkę. Taki pionek w centrum zawsze będzie końśliwy na F4 i ten król będzie tutaj zmierzał. Zobaczcie teraz. Ha, nie mogę tu. O, bym podstawił. Ojoj, ale bym to podstawił. Król do centrum leci. I król ma ochotę wejść tutaj. Teraz pytanie, czy nie zagrać tak? Czy nie zagrać tak? Chyba F4 jest spoko. F4 chyba jest spoko. Nie puszcza skoczka poza tym po g3 zawsze mam ruch g5 i podejście króla. Czyli e, ograniczamy tutaj w tej końcówce figury przeciwnikowi. Na równym drewnie, słuchajcie, gramy. On może e, zagrać tak, ale to może napotkać się na fajnego mata. Na polu d4. To też jest ciekawe właśnie, że e, po ruchu skoczkiem, gdziekolwiek jest, znaczy nie gdziekolwiek, tylko po ruchu skoczkiem na e1 jest mat na d4. Mówiąc krótko, przeciwnik ma ciężką sytuację. I trzeba go docisnąć. Ja no tak, takie pozycje uwielbiam w ogóle. No, chyba każdy szachista uwielbia. Na równym materiale i ograniczanie figur. To jest coś fantastycznego. Nie to, że to jest znęcanie się nad przeciwnikiem, tylko wykorzystanie swoich atutów. No i mamy Mata, niespodziewanego przeciwnik nie zauważył, prawdopodobnie. No dobra, lecimy dalej. 1944, proszę bardzo. No to już przeciwnik niezły. Zobaczymy, jak zareaguje na moją tutaj skandynawską, taką skandynawską powiedzmy testową. Rzadki debiut, więc może zawodnicy będą nie reagowali jakoś fantastycznie zobaczymy. Skoczek F6, jest szach, taki wariant jest. Można skoczkiem, można gonicem, ale zagramy sobie gońcem. Goniec C4. Dobra, i to jest ten moment, kiedy Krzysztof musi pomyśleć. Tu prawdopodobnie tak się gra. No powiem Wam szczerze, w sumie nie wiem jak się teraz gra. <laughs> Chyba tutaj. Chyba tutaj się gra. Dobra, tutaj zagramy z tempem. F3 wymusimy nieco. Bo jeżeli skoczek, to zwyczajnie sobie wybijemy pionka. Raczej F3 musi być zagrane, żeby mieć czas na to, żeby zagrać skoczkiem. Potem oczywiście skoczek d7, skoczek b6, żeby próbować tutaj wybić, atakować jednocześnie. No to taki szemrany trochę debiucik. W czuwce światowej mało kto go gra w ten sposób. Yy, prawdopodobnie tutaj białe po prostu mają bardzo dobrą grę, ale na tym poziomie chyba dajemy radę. O skoczek zagrał, no to dał mi przeciwnik czas na to, żeby Odbić pionka, w porządku. Może jednak nie zdecydował się na te F3. Coś mu zapewne nie pasowało. Ok, no to myślę, że w tej sytuacji po prostu E6. Żeby mieć już gońca swobodnego. Jeszcze się zastanawiam, czy skoczek C6, czy skoczek D7. Dobre, jest D4. Może koniec E7, tak po prostu. Po prostu rozwojowo. Dobra, jest ruch C3 Skoczek C6. Chyba wyprowadźmy sobie ostatnią figurę Skoczek D2. Ok, zastanawiam się, czy tutaj coś daje. Nie, no zróbmy Roszary. Dobra, no i mamy normalną pozycję. Tam pewnie też przez C5 można było grać. Dobra, mamy H3. To sobie uciekamy spokojnie gońcem. Zawsze sobie mogę go przestawić na g w razie czego a 1. nie gra takie ruchy bardzo normalne, takie powiedzmy, które pokazują, że coś tam można sobie rozwinąć. Nie no, tutaj chciałem, ale dostanę skoczka, to nie chcę, tak. Skoczek C6 trochę mi, jakby nie grał. Może A6, B5, coś takiego. O, właśnie. Coś takiego może spróbujemy. Skoczek się przezrzuca. Ok, zagrajmy B5, czyli na tym skrzydle trochę można podziałać. Ok, goniec D3. Tutaj skoczek będzie chciał zagrać. To teraz goniec na D6 sobie przestawimy. Gra figurowa. Gra figurowa działa. Tutaj przeciwnik jak zagra goniec na G5, to się y, tutaj na pułapkę może nadziać. O właśnie. Właśnie. Figura, moi drodzy. Prosta taktyka, a często się też pojawia. Teraz zbiłem figurę i jest atak y, są ataki na dwa hetmany. On mi zbije, ja mu zbije, Ja mam cały czas figurę więcej. I znowu dwie figury pod biciem. Więc figura... Zdobyta. A taka inna pozycja, więc przeciwnik może był trochę wybity z rytmu i, i zadziałało. Koniec G5 chciał pewnie na H4, tam pewnie chciał, chciał końcem sobie przejść, a tu niespodzianka. D2. Okej, okay, to też jest dobry ruch, i teraz muszę zagrać F6, koniecznie. F6, koniecznie obronić Hetmana i atakować przy okazji figurę. No tak, trzeba. Jak go nieco odejdzie, to my też odchodzimy. Tutaj wprawdzie będzie pionek wisiał, no ale lepiej oddać pionka i mieć tą figurę więcej. Dobra, poszło tak i on pewnie zbije tutaj, ale no już mamy fajne pole na f4. Raczej skoczkiem, tak chyba skoczkiem mogę zagrać. Atakować tutaj. Zaatakować tutaj. Tak, to jest już taka bardzo łatwa gra. Goniec bardzo silnie stoi, jeszcze uważam na jakieś tutaj kopnięcia, ale nie, to nie działa. Nic tutaj nie działa ze strony przeciwnika, wszystko jest w porządku. Za chwilę wezmę pionka z tempem, potem wrócę, ewentualnie wezmę tutaj to jeszcze się zastanowię, ale ważne, że to wszystko działa. No dobra, pionka trzeba wziąć. Dlaczego by nie? Mogę też wstawić gońca w razie czego. Okej, okay, mo mogę wrócić, dać szacha z powrotem. I hetman D7 i próbować tam dać mata. Tak zrobimy. Aha, chwila. Tak, tak, on tu gońcy może wrócić. A to wymienimy wtedy wszystko. Dobra, hetman D7, bo i tak połączę wieżę. Jeżeli skoczek zagra tutaj, to po prostu... Trzasnę, tu, 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 tu. Z figuru więcej zostanę. Albo jeszcze inaczej spróbujemy. Zaraz pomyślę. O! No to Hetman H3 grożę matem. Skoczek E3 to jest jedyna obrona. Ale wtedy zbijamy tutaj, on odbija i tam matujemy. Odbił przeciwnik, a w sumie tak też można było faktycznie. Goniec zbija i tutaj też naciskam wprawdzie skoczek broni, no ale już zauważmy, że jest bardzo duża strata materiału. I staram się wymienić ostatnie figury. Tutaj Hetman broni na H7, więc się nie obawiam tego ataku. Jak wymienię wieżę, no to tak, wieża więcej, e, ogromna przewaga. I teraz e, tylko uważać, żeby przeciwnik nam nie zrobił jakiejś e, krzywdy. Jest goniec, dobra, no to chyba przerzucę sobie po prostu skoczka tutaj i przerzucę go sobie prawdopodobnie tutaj. Już nawet nie zważam na bicie, bo tam też będzie wieża wisiała, a już mogę sobie też pozwolić na to, żeby oddać figurę na przykład za dwa pionki. Stopił szach, to oczywiście król ucieka. Tutaj wszystko się broni figurki nie wchodzą, nigdzie hetman nie może wejść. Wszystko działa. No dobra, Cóż tu powiedzieć można więcej w tej sytuacji? Wszystko chyba jest jasne. Stabilizacja figur. O, przeciwnik dom, No tak, nie widział już żadnej szansy. Dobra, lecimy dalej. O, mamy polskiego zawodnika. Witam serdecznie. Eee, Woj... Wojlit. Dobrze widzę. Tutaj okulary trzeba przetrzeć. Witam Cię Wojlicie. Eee, drugi Polak, z którym gram sobie speedrana Przypadkowo się złożyło. D4, mamy E6. Ok. Wyprowadźmy sobie tutaj skoczka na F3 Może nastąpić szach na B4 oczywiście Może przeciwnik zagrać D5, czyli przejść do gambitu hetmańskiego normalnego. Można zagrać C5. Można B6 zagrać sobie w tej sytuacji. Wiele jest możliwości. Fajnie. Panie się złożyło, że gram właśnie z polskim zawodnikiem. E, tutaj d5, skoczek c3, normalna sprawa w gambicie hetmańskim. I c5, dobra, czyli taki system tarasza, w porządku. Tutaj wybiję na d5, jeżeli zbiję skoczek, to e4 nie zagram. Tego wariantu za bardzo też, znaczy lubię, ale on jest taki bardzo wyrównany, więc po wybiciu skoczkiem zagram po prostu e3 i przytrzymam trochę e, tutaj e, tę strukturę poczekam jak zagra przeciwnik, bo przeciwnik może też zbić pionkiem i przejdziemy sobie do takich Rubinsteinowskich schematów w obronie Tarasza, tutaj wybijamy, dobra, skoczek i teraz po prostu E3, nie pójdę w główniaki tylko właśnie poczekam aż on ewentualnie wybije, albo i nie dobra, jest skoczek C6 myślę, że zwyczajny ruch Goniec D3, tak po prostu. Nie boję się jakichś takich zagrań, bo zawsze sobie goniec tendy czmychnie, albo wrócę sobie spokojnie na E2, a skoczek na B4 nie jest dobrze ustawiony, nie byłby dobrze ustawiony, więc goniec D3. Swobodnie, czekam sobie tutaj na takie wybicia, oczywiście wybijam sobie pionkiem i goniec już sobie tutaj dobrze operuje. Ten goniec jest C8 zamknięty, więc czarne muszą rozwiązać ten problem. Oczywiście po wybiciu wybijam pionkiem. Tutaj robimy sobie szybko rozszadę. Goniec, dobra. I tu myślę, że trzeba jakoś się zastanowić. Wieża e1 wydaje mi się, że trzeba zagrać. Po prostu ustawić wieżę na wolnej linii, mieć jakąś tam aktywność. Przeciwnik może zagrać gońcem na f6, próbować mi tutaj tego pionka e, jakoś tam atakować. A zobaczę, co po tym ruchu zrobić. Może taki ruch, trochę wymuszający tutaj pewne działania. Yy, jeszcze jest takie posunięcie. Jeżeli on mi zbije, tutaj to ja mogę kopnąć tam i zbić. Tu tutaj, yy, no to są takie ruchy. Dobre, chyba ruchy. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że sobie wejdziemy skoczkiem. Po prostu spróbujemy wejść do centrum i coś tutaj spróbować zamieszać. Yy, taki ruch może nastąpić, oczywiście. Tak, może nastąpić. Tutaj już jest zaplanowane bicie na H7, w razie czego? Ok, przeciwnik pozwala mi zbić tu, ale te pionki będą dla niego dobre. Więc tutaj może jakiś taki cichy ruch lufcik albo coś innego spróbujemy zagrać. Jeszcze się zastanawiam, czy tak, nie kopnąć, nie uderzyć. Można też pewnie tutaj. Przeciwnik gra dobrze. Bardzo dobrze. Polacy w ogóle grają dobrze w szachy. F4 to nie bardzo, bo nie chcę odsłaniać króla. Ale bicie tutaj też jest raczej kuszące. Dobra, niech będzie bicie. Mimo wszystko. Ten goniec na razie nie będzie miał opcji, żeby wyjść. I chyba goniec na E3 tak po prostu. Jak skoczek mi zbije, to zbije pionkiem. I obronię tutaj. E5 może podważyć, no może, ale tutaj też będzie słabość. Jakoś tak intuicyjnie wydaje mi się, że tutaj będzie ok. Moim planem będzie zagranie za chwilę skoczkiem na E4, żeby osaczyć pole C5 i wrzucić wieżę na C1 i po tej linii troszeczkę tutaj pograć mocniej. Więc to będzie pewnie działać. Dobra, skoczek sobie zagrał na B4. W pożądalu. E, tak się zastanawiam, czy tutaj, ale nie, bo goniec mi tutaj walnie. E, goniec może po prostu na E2, bo skoczek tutaj i tak stoi źle. A może tutaj. Dobra, zagramy goniec C4, bo jak skoczek wróci, to tak jakby miał tempo więcej. Dobrze. To teraz chyba tutaj można zagrać ale jeszcze nie wstrzymam się z tym zagram wieżą na c1 pokażę mu tutaj że będę miał ochotę grać na linii c i przyblokować przeciwnika dobra jest skoczek i gram skoczek a4 i to mi bardzo odpowiada ta pozycja mi bardzo 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 odpowiada teraz widzimy słabości słabość c6 słabość c5 przeciwnik właśnie wycofał tutaj figurę okej okay. i myślę że taki sprytny ruch hetman c2 zagramy przy okazji atakujemy, ale tutaj też będziemy wspomagać tego skoczka. Myślę, że tutaj posunięcie A3 się jak najbardziej przyda. Nie musimy od razu skoczkiem grać na C5. Jeszcze, go, jeszcze może zagrać Hetman, oczywiście na A5, to wtedy tutaj. No dobra, wieża na C8. Widzimy przeciwnik, tutaj zaczyna grać trochę szybko. No, dobra, to chyba to jest dobry moment, żeby tutaj zagrać skoczki, mimo wszystko. Ja nie chcę zbić tego gońca, żeby było jasne. Bardziej interesuje mnie takie wybicie, i się zastanowię, czy nie wybić w ogóle pionkiem. To jest dobry moment, właśnie na to, żeby zobaczyć, czy pionkiem nie jest dobry, ale chyba hetmanem, jednak. Izolowany pionek to izolowany pionek, ale otwarta linia to też jest dobry atut. Wymienimy to hetmanem. I teraz. Gońcem, sobie subtelnie wrócimy bardzo techniczna pozycja, strategiczna, bym powiedział. Goniec sobie może podziałać po A5. Zobaczcie, udało nam się tego gońca po prostu tutaj zakleszczyć. Ten goniec nie ma tutaj życia w ogóle. Para gońców, i tutaj stabilnie trzeba pograć. I mogę sobie nawet właśnie gońcem na A5 zagrać. Wieża musi wrócić dokładnie. I chyba ten goniec może tędy, może tędy na B1. Zawsze Hetman ma powrót z opcją dania mata. Też jest taka opcja. Absolutnie. No, jedyny atut to czarnych to ten skoczek na D5. On jest... Oj ojoj, Misklik, ale by było. Kurczę, nie klikaj Krzysztof tymi tą myszką, bo będzie ząk. Goniec um, B1. Yy, no właśnie ten skoczek to Atut. Yy, można by powiedzieć. No dobra, przeciwnik coś tu próbuje. Mogę tego skoczka nawet wziąć tak naprawdę. Tylko nie chcę. Tylko nie chcę, zagram sobie tak. Spróbujemy po prostu tam wejść, osłabić pionki. Pionek G6 pewnie zagra. W ogóle bicie tutaj to jest też fatalny pomysł, bo wieża się zaraz rozegra, wejście tam grozi, więc na pewno bić nie można. Odejdę Hetmanem, no i teraz sobie spróbuję potem może Hetman D3 zagrać, bo przeciwnik pewnie tak kombinuje, że będę już bronił pionka, a goniec sobie po prostu gdzieś tam czmychnie z powrotem. No takie tutaj granie, a poza tym jeszcze wieża C5 jest, o właśnie to chciałem powiedzieć. Jedno jest pewne, po ruchu G6, może nawet tak, żeby tu atakować. Król będzie bronił i tam będziemy męczyć. Tak zrobimy, bo już ten pionek będzie nietykalny, jeżeli król zagra na G7. Bo po wybiciu zawsze jest goniec C3. A tu goniec wrócił i atakuje. Zobaczcie, z tej strony jakaś koncepcja była gry, i z drugiej strony mamy również koncepcję gry. Ok. Um. Hetman D3 zagram, żeby sobie przejść jakoś tutaj, popróbować. To już nawet nie muszę mieć konkretnych planów, ale widzę, że to są już pewne założenia, które mogą działać. Dobra, jest skoczek na B5, więc chyba muszę go obronić teraz. Chyba, że są jakieś lepsze. Lepsze opcje, ale chyba koniec E3. Zablokuję go, zablokuję Hetmana. Ale zagram. Wieża pewnie wejdzie tu. Zawsze mam gońca tam, w razie czego. Ale jeszcze w tym układzie wieża D1 tak po prostu. Żeby ta wieża miała też na C5 opcje. I spróbujemy jakoś do tego króla się dobierać. I jeszcze może tego skoczka po prostu wyrzucę, grając posunięcie A4. Ten skoczek może przejść tędy i tutaj. Te manewry mogą być bardzo, bardzo fajne z strony przeciwnika, ale też trzeba zwrócić uwagę na słabe czarne pola i trzeba to teraz wykorzystać. Zagram tu, skoczek tu, ja wejdę gońcem i tutaj goniec będzie stał kapitalnie. Tutaj goniec z hetmanem mogą narobić wielkich, wielkich szkód. Widzimy teraz, że po prostu czarne nie mają figury. Taki ruch pewnie. Ja bym taki ruch zaryzykował w pewnym momencie, ale teraz to chyba i tak nie działa, Po prostu gram tutaj. Hetman C6 z atakiem, ale wtedy Hetman F1, bo tutaj będzie groził mat. Też są takie opcje. Po tym po takim ruchu mogę też spróbować wymienić najpierw wieżą, Ale pionkiem też będzie chyba ok. Bardzo ciekawa techniczna pozycja. Dobra, ale teraz gramy swoje. Goniec zagrywa. Goniec zagrywa i tutaj skoczek będzie chciał dobrze podziałać. Yy, tak się zastanawiam, czy nie uderzyć mocno. Zagrajmy ostro, słuchajcie. Wydaje mi się, że ten ruch może zadziałać. Bo teraz tak, jeżeli on zbija, to gram właśnie hetmanem na G3, chcę go zbić, albo zagrać tak, tak i dać mat. Tylko, że skoczek może zagrać na D5, ale po tym ruchu ja oczywiście mogę spróbować zagrać wieżą na C5 i tego skoczka w pewnym momencie kopnąć. Tutaj, a tu jestem zaskoczony. Ha, poczekajcie, tutaj jest taki ruch. Oj, bardzo dobre posunięcie ze strony mojego przeciwnika, ale mam posunięcie takie: tylko że on zagra tutaj, będzie atak na Hetmana i na wieżę. Bardzo sprytnie, ale chyba ten ruch jest nieunikniony. I wymiana Hetmanów jest nieunikniona. Bo tutaj zagram tu, on mi wymieni. Tutaj. Będzie miał tego pionka więcej, ale cały czas będzie spoko Raczej, Tak optymistycznie na to patrzę. I jeszcze taki ruch wchodzi w grę, tylko że on zagra tu będzie chciał mi wymienić. Jak zagram tu, to on otworzy wtedy. Bo powierza 1 i C5 mam goniec na E4. Tutaj, no właśnie, właśnie, właśnie. Ta wieża 1 by się bardzo, bardzo przydała. Hmm. Tego nie przewidziałem, powiem szczerze. Dobrze. Wisi goniec. A, nie mogę wieża A1. Hello. No dobra. Wieża C5 Hetman F3 musi zagrać. A, i po wymianie Hetmanów po prostu zagramy gońcem sobie tutaj i tego pionka odbije. No wymienię Hetmany, goniec E4 i wybiję sobie tego pionka. pionkach się wyrówna, goniec dobrze działa tutaj po diagonali, nie wpuszcza wieże na aktywne pozycje. Jedyne co to skoczek może zagrać na D5. No zobaczcie, z tego ataku zrobiło się tak bardzo ciekawie. On tak może też zagrać to odbije. W każdym razie. Wydaje mi się, że cały czas w tej sytuacji mam jakąś tam kontrolę nad, nad przeciwnikiem. Takie 4 może było niepotrzebne. Ale z drugiej strony, dlaczego by nie? Czasami nie odpalić jakiegoś takiego ruchu. No i wybijamy na F3. Końcówka nie jest prosta, żeby to przebijać. Białymi. No, ale będę próbował. Może dwoje wieże, i poczekam na dobre okazję na wybicie. Może zagram B4, A4 i B5 w pewnym momencie. A przeciwnik też próbuje manewrować, jak widać. Yy, dobra. Tak można. Zagram tak. Z planem tutaj, i przyrzutu wieży tam i opcja mata. Tak spróbujemy. Też pewnie wymiana skoczka byłaby całkiem sensowna. To bardzo właśnie dużo dobrych możliwości, ale wydaje mi się, że to przytrzymam w tej sytuacji. Tutaj na G7 bym na jego miejscu zagrał królem. No właśnie, mogłem tak, ale on by wtedy wrócił. No, to, no widzicie, na dwoje babka wróżyła. Zawsze się pojawia pojawiały się fajne opcje. No i teraz go nie C6. Teraz to już w ogóle mam dobrą grę i wieża D3 zadziałała w tym momencie. Tutaj będzie bardzo prosty plan. Goniec E4 i wieża H3. Dobra, przeciwnik uciekł. Goniec E4. Mimo wszystko gramy sobie. Aj, skoczek H5 jest. Yy, no właśnie, znaczy to ja wrócę sobie spokojnie. Dobra, wieża H3. Mimo wszystko, jak skoczek tutaj, to tutaj mogę zagrać. Tak zagramy. Wieża d7 i goniec na f3. Ten skoczek będzie musiał znowu stąd wyfruwać. Oj, to się bardzo dobrze ułożyło białymi, bardzo dobrze. Wszystkie figury po prostu bardzo aktywnie pograły. O, teraz to wybijam. Teraz to oczywiście wybijam i grozi mat. I teraz będzie groził mat na pewno. Jeszcze atakuje przynajmniej wieżę. Przy okazji wieżę. Ok, no to teraz wszelkiego rodzaju wymiany sobie zastosujemy na d8. I pionek zasuwa sobie do pola przemiany w tej sytuacji. Mogę chyba jeszcze dokładnie zagrać wieża G5, żeby nie puścić króla z linii G. Wieża G3 i teraz pionek ma bardzo swobodną drogę. Ale bardzo ciekawa partia techniczna powstała i takie też są. No, mogę jeszcze z szachem oczywiście wybić. A, tu jeszcze goniec gra, ale to jest wieża E3 i tutaj też tego gońca wiążemy. Wybijamy. Dziękuję serdecznie. Bardzo dobra partia. Bardzo dobra partia. Pozdrawiam. Woj, Lita. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.